31, bramek polski Rafał Niedźwiecki, Łukasz Starzewski. Mecz o mistrzostwo trzeciej ligi grupy Podlasko-Warmińsko-Mazurskiej. Dzisiaj Ełcki Płomień podejmują u siebie drużynę z Białej Piskiej z Nicza. Pierwszą sytuację stworzyli goście, a dokładnie Paweł Adamiec. Gospodarze byli mocno zmotywowani w tym pojedynku. Pierwsza sytuacja, Damian Skołożyński wykłada piłkę na linię wyznaczającą pole karne. Ale Łukasz Sklarzewski strzela ponad bramkarzem, dobre parę metrów. Sklarzewski do Kuśnierza. Znów Łukasz Kuśnierz odgrywa na prawą stronę do Jakuba Ciuńczyka. Jakub Ciuńczyk z pierwszej piłki odgrywa jeszcze Sklarzewski. Znalazł się przy piłce Jackiewicz i jest bramka 1-0 w Ełku. 32. bramka Kamila Jackiewicza na boiskach trzecioligowych. Spójrzmy jeszcze raz na tę sytuację. Dużo zamieszania, ale do piłki dopada etatowy napastnik z Ełku. Zawodnikom z Ełku było wciąż mało. To oni byli groźniejsi w pierwszym minutach spotkania. Jakub Ciuńczyk oddaje strzał. Nie, to było odegranie do Kamila Jackiewicza, ale zostało ono przecięte przez obrońcę z Białej Piskiej. Tutaj indywidualna akcja Łukasza Kuśnierza. Łukasz Kuśnierz, przy nim Lipowski. Jeszcze tutaj oddany strzał przez Rafała Niedźwieckiego. Niestety Rafał Niedźwiecki okupił tę sytuację kontuzją. Trzeba powiedzieć wprost, że to powinna być czerwona kartka dla zawodnika z Białej Piskiej za tak brutalny faul, który zapewne pozbawi Rafała możliwości udziału w finale w Ostródzie. Spójrzmy, Łukasz Kuśnierz, bezpośredni strzał z rzutu rożnego, ale Przemysław Masłowski broni ten strzał. Po dominacji Ełczan do głosu zaczęli dochodzić goście. Michał Świderski oddaje strzał, ale piłka mija dobre parę metrów bramkę Michała Wesołowskiego. Dziś znowu w bramce Płomiennych. Jeszcze widzimy tutaj, był pierwszy zawodnik ze Znicza przed Michałem Wesołowskim. Napór zawodników z Białej Piskiej nadal trwał. Jeszcze raz Świderski Daniel, ale Michał Wesołowski był dzisiaj bardzo dobrze dysponowany. Mamy już drugą część spotkania. Łukasz Gryko przedarł się przez zasieki obronne Płomiennych. Jeszcze tutaj zawodnik z Białej Piskiej rzuca w piłkę w pole karne i dopada do niej Daniel Świderski. Strzela bramkę wyrównującą. Spójrzmy na powtórkę tej całej sytuacji. Dopuścił Sewak Safarian do dośrodkowania i tutaj Daniel Świderski pokazuje się z bardzo dobrej strony i strzela swoją pierwszą bramkę w Ełku. Kolejna groźna sytuacja graczy z Białej Piskiej. Paweł Adamiec dogrywa piłkę w pole karne. Tutaj bardzo blisko jeszcze raz zawodnicy z Białej Piskiej byli strzelenia bramki drugiej w Ełku. Michał Świderski. Michał Świderski oddaje strzał. Bardzo groźny strzał, który został obroniony przez Michała Wesołowskiego. Dużo walki było strasznie w tym meczu. Jeszcze raz Paweł Adamiec się przedarł i tym razem sam indywidualnie lewą nogą starał się pokonać bramkarza Płomienia Ełk. Tutaj będzie rzut wolny z dobrych 30 paru metrów. Spójrzmy. Bardzo groźny strzał i naprawdę niewiele zabrakło wykonawcy, aby pokusił się o wspaniałego gola przy ulicy Piłsudskiego. Jeszcze raz Paweł Adamiec. Tutaj widzimy, czy był faul, czy nie było tego faulu. Sędzia Krzysztof Szczypiński stał w tak małej odległości, że trzeba mu zaufać. Spójrzmy teraz na tę sytuację. Paweł Łochnicki
zrobił kółeczko, odegrał do Ciuńczyka i tutaj ręka w polu karnym. Czy była to jedynie osłona ciała, czy Krzysztof Szczypiński dyktuje rzut karny, podchodzi do niego Łukasz Kuśnierz, tym razem gdyż Jackiewicz siedzi na ławce rezerwowych i spuśmie jest bramka! 2-1, 87 minuta gry, Łukasz Kuśnierz podwyższa wynik spotkania. Tu widzimy, jak zacięta była walka pomiędzy zawodnikami. Sklarzewski z zawodnikiem z Znicza Białej-Bliskiej. Ukarany żółtym kartonikiem zawodnik z Białej. Tu widzimy, jak wiele walki, oddania dla swojej drużyny prezentowały obydwie drużyny w tym starciu. Wynik spotkania nie uległ zmianie. 2-1 zawodnicy z Ełku pokonują Znicza Białopiską.